Co ty robisz? Jak to co? Komunikuję ci, że jestem godny zaufania. Znowu, żeś się naoglądał tych TikToków? Weź ty się może w łeb puknij, co? W jednym z poprzednich odcinków przyglądaliśmy się najdurniejszym poradom psychologicznym z TikToka. Po pierwsze, kiedy z kimś rozmawiasz, zwróć uwagę na brwi. I o szybkie ruchy brwi w ten sposób. Autorka porad była wielką inspiracją do powstania kolejnego odcinka o mowie ciała. Chcecie wnikać do umysłów ludzi i czytać ich jak książkę? Na przykład wiedzieć, kiedy kłamią, albo stać się w mgnieniu oka samcem alfa, mimo spędzenia kilkunastu lat w piwnicy przed komputerem? To nic prostszego. Kiedy dzięki tej technice zacząłeś rozpoznawać każde kłamstwo. Trząsanie głową w bok, mówiąc coś pozytywnego, to silny sygnał kłamstwa. Mów do prawego ucha. Się śmiali, a ja dodatkowo dotknąłem ramienia Michała. Triki psychologiczne, które zbudują obsesję na twoim punkcie. Czytanie ludzi na podstawie ich mowy ciała nie wydaje się na pierwszy rzut oka najbardziej kontrowersyjnym pomysłem na świecie. W końcu język mówiony pojawił się w historii naszego gatunku dosyć późno, bo 50 tysięcy lat temu, więc musieliśmy być całkiem dobrzy w intuicyjnym rozpoznawaniu, o co chodzi innym typom, a te typy musiały być całkiem dobre w rozpoznawaniu tego, o co chodzi nam. Bez sensu byłoby dostawać maczugom w łeb raz za razem z niezrozumiałych dla siebie powodów. W takim przypadku wyginęlibyśmy jako gatunek w okamgnieniu. Język ciała przecież musi coś komunikować, ale nie w takim wydaniu, jak wydaje się ekspertom od mowy ciała. Kiedy dzięki tej technice zacząłeś rozpoznawać każde kłamstwo. Przenieśmy się 50 tysięcy lat do przodu, do czasów, w których istnieją specy od mowy ciała, którzy swoją wiedzę przekazują nam siedząc u siebie w jaskini za pomocą kawałka krzemu, a my siedząc u siebie w jaskiniach odbieramy te przekazy za pomocą kawałka krzemu. Dostajemy uniwersalne, precyzyjne porady tłumaczące nam, co oznaczają ruchy brwi, albo ułożenie nóg, albo taka pozycja ciała innego małpoluda. Mało tego, możemy nauczyć się odgrywać jakieś konkretne konfiguracje naszego małpoludziego ciała, żeby inne małpoludy myślały, na przykład, że jesteśmy godni zaufania. Ten małpolud na 100% kłamie, zjadł moje jagody, a mówi, że nie zjadł. Problemów jest tutaj co najmniej kilka i do tego jeszcze wrócimy, ale głównym z nich jest to, że to po prostu bullshit. Jak wchodzą mało pewne siebie osoby, odwracają się plecami, zamykając drzwi. Szybko łapią za telefon. Idą szukać celu. Jak wchodzą pewne siebie osoby, sylwetka skierowana cały czas do ludzi wewnątrz, skanują teren, nawiązując krótkie kontakty wzrokowe, idą do obranego celu. Rafał, nie jesteś na TikToku, musisz to robić co tydzień, w niedzielę, kiedy jest akurat obiad u babci. Usiądź z nami, zjedz jak człowiek, babcia się narobiła. To nie jest to, jak wchodzą pewne siebie osoby, to jest jak udawać, że jesteś pewny siebie. Dosłownie nikt tak nie chodzi poza postaciami fikcyjnymi w filmach, albo ludźmi, którzy w prawdziwym życiu larpują American Psycho. Piotrek dzwonił, u którego byliśmy wczoraj. Co powiedział? Każdy docenia twoje towarzystwo. Jak ty to robisz? Pamiętasz, jak wczoraj Karol opowiedział żart? Wszyscy się śmiali, a ja dodatkowo dotknąłem ramienia Michała. Z bliskimi znajomymi możesz tak robić. Mały trik, a buduje silniejsze więzi. Skąd wiesz takie rzeczy? Na Patronite wspieram symbolicznie Rafała. Powiedziałbym, że intencje budowania silniejszych więzi są jak najbardziej spoko, ale w sumie już nie wiem, jakie są intencje autora, bo pierwszy kadr mówi o triku, który ma w kimś obudzić obsesję na twoim punkcie. A to już brzmi niepokojąco. Czemu w ogóle miałbyś chcieć, żeby ktokolwiek miał obsesję na twoim punkcie? To już nie jest silna więź, ale patologiczne uwikłanie. Wiecie, co robią osoby, które mają obsesję na czyimś punkcie? Siedzieliśmy ostatnio u Pawła i graliśmy w Lola. Mhm. Jak Pawłowi zestylowali barona. Okej. To wtedy wszyscy się śmialiśmy i Rafał mnie tak klepnął w ramię. Nie uwierzysz, i teraz mam obsesję na jego punkcie. Codziennie chodzę pod jego dom, pod jego balkon i krzyczę, żeby wyszedł. Zaczął zasłaniać już rolety i udawać, że nie ma go w domu. Ale to tylko taka gra. Pomyślałem, że zacznę go szantażować, że sobie coś zrobię, jeżeli nie wyjdzie. Co o tym sądzisz? To jest trochę dziwne. Poza tym w tych wyuczonych trikach już u samych podstaw jest coś nie tak. Po pierwsze dlatego, że każdy z nas ma nieco inne podejście do kontaktu fizycznego, nawet w gronie znajomych. Po drugie, czułbym się zmanipulowany, jeżeli by się okazało, że w gronie moich znajomych jest ktoś, kto stosuje na mnie patenty rodem z kursów dla podrywaczy. No dalej, forsuj dotyk! Mordo, forsuj dotyk! Musisz forsować dotyk! Zasady, które natychmiastowo zwiększą do ciebie szacunek. Celowo użyj nieobecności, aby zwiększyć zapotrzebowanie na twoje towarzystwo. To
jest jak z piciem wody. Jak pijesz co chwilę, to jej nie doceniasz. Jak nie piłeś cały dzień, to zaczynasz jej pragnąć. Więc czasem warto się gdzieś nie pojawić i nie zaakceptować zaproszenia. Powiedział czyjś stary, wychodząc po mleko 25 lat temu. Teraz już wiemy, o co mu chodziło. Po prostu chciał zwiększyć szacunek do siebie u swojej rodziny. Nie wiem, czy kiedykolwiek autorzy tego typu porad myśleli, żeby budować szacunek w ten sposób, że jest to efekt uboczny bycia całkiem solidnym człowiekiem, godnym zaufania, znającym swoją wartość, czy za każdym razem potrzebują trików, które pomogłyby im to obejść. Może by tak pojawiać się w towarzystwie ludzi, którzy nas gdzieś zapraszają, na przykład wtedy, kiedy mamy na to realną ochotę. Nie? Okej, zbyt kontrowersyjne. Dziwne rzeczy, które zwiększają twoją atrakcyjność. 1. Efekt bliskości. Im więcej czasu spędzasz z drugą osobą, tym bardziej się do siebie upodobniacie. 2. Adrenalina. Wykonując ekscytujące czynności, np. kolejka górska, wywołujesz efekt przyciągania. 3. Prawe ucho. Lewa strona mózgu odpowiedzialna za przetwarzanie otrzymuje dane z prawego ucha. Więc jeśli chcesz zwiększyć wpływ twoich słów, mów do prawego ucha. Rzeczy, które zwiększają twoją atrakcyjność. 3. Prawe ucho. Podaj mi swój numer karty bankowej. A teraz PIN. Przepraszam, troszeczkę mi się odbiło do twojego prawego ucha. Jadłem dzisiaj śledzie. Powtarzaj za mną. Lubię śledzie. Kiedy dzięki tej technice zacząłeś rozpoznawać każde kłamstwo. Problem z tego typu poradami, oprócz tego, że jest to w głównej mierze farmazon, jest taki, że możemy wymyślić praktycznie dowolną liczbę wyjaśnień, dlaczego na przykład ktoś się drapie po twarzy. Od najbardziej prostego, no bo może go coś tam swędzi, poprzez to, że na przykład się stresuje, albo ma jakieś tiki nerwowe, co nie oznacza, że kłamie i każde wyjaśnienie jest niemal tak samo prawdopodobne, nie mając danych, dlaczego faktycznie ktoś się drapie. Rafał, więc zaprzeczasz oskarżeniom siostry? W 100%. Potrząsanie głową w bok, mówiąc coś pozytywnego, to silny sygnał kłamstwa. Wiecie, co jest najgorsze? Bujanie się z osobą, która ma poczucie, że umie rozpoznawać każde kłamstwo. W ogóle bujanie się z osobą, która jest zafiksowana na punkcie mowy ciała, musi być najbardziej męczącym i najbardziej żenującym doświadczeniem na świecie. Być może dlatego, że najprawdopodobniej nie ma racji, ale jest przekonany, że ma. Eksperci od mowy ciała bardzo często sprzedają swoim odbiorcom farmazony, na przykład dopisując interpretację danych zachowań już po fakcie. Świetny, prawie dwugodzinny materiał zrobiła o tym youtuberka Munyka, debankując środowisko ekspertów od mowy ciała. So this is science, but strung together in an artistic way. Most body language YouTube channels will remain conveniently vague when it comes to how precise their analysis is meant to be. But Observe, to his credit, likes to offer up at least an idea. Speaking on that science, nonverbal communication is on average 70 to 80% accurate with some leeway on either side. You can push it up to 100%, but you can also drop it down to worse than a guess. I think 70 to 80% accurate with some leeway either side, which can go down to below 50% or worse than a guess, is basically code for an opinion I pulled out of my ass. W skrócie, eksperci od mowy ciała wcale nie mają wyższej skuteczności niż przeciętna osoba, co brzmi jak najbardziej bezużyteczne hobby na świecie. Kolejną warstwą problemu jest to, że dzieciaki oglądają takie TikToki i potem przypisują komuś intencje, których ktoś w ogóle nie miał, bo ktoś siedział w określony sposób, albo ułożył rękę w określony sposób, albo próbują non-stop skanować swoje ciało i je korygować, co zakrawa już o jakąś po prostu nerwicę. Ludzie, którzy nie wiedzą, które gesty wskazują, że ktoś kłamie. Zasłanianie ust podczas mówienia. Zasłanianie ust udawanym kaszlnięciem. Kolejnym, ale bardzo znaczącym problemem jest performatywność tych pust ciała, to znaczy odgrywanie ich, niezależnie od tego, jak faktycznie się czujemy. Przykładowo, eksperci od mowy ciała zaznaczają, że pewnym siebie można stać się błyskawicznie, przybierając postawę osoby
pewnej siebie. Rady mowy ciała dla osób nieśmiałych, które dodadzą pewności siebie. Zamknięta mowa ciała, źle. Zawłaszczenie większej ilości terenu, dobrze. Trzy zachowania, które pomogą wzbudzić autorytet. Pierwszy, ręka na krześle obok. Drugi, ręce na biodra. Trzeci, siedzenie w szerszym rozkroku. No bo wtedy nasze ciało wydziela takie hormony, które ostatecznie sprawiają, że czujemy się pewni siebie. No i na pierwszy rzut oka ma to sens, no i fajnie, fajnie, tylko że nauka w ogóle tego nie potwierdza. Tak zwane power poses, to jest po prostu bullshit. Nie ma ani jednego rzetelnego badania, które wskazywałoby na to, że power pose względem normalnej postawy ma jakikolwiek pozytywny efekt. Chyba że po prostu chcecie wyglądać jak kretyn. Jak zauważył badacz z Uniwersytetu Iowa, Marcus Creed, który postanowił w 2019 roku przyjrzeć się badaniom na temat tak zwanych puz mocy, czyli takich, które przedstawiać mają pewność siebie, potęgę i dominację, nie da się potwierdzić ich działania w taki sposób, jaki zachwalają je ich piewcy. Praktycznie wszystkie badania były wątpliwe metodologicznie, a w niektórych przypadkach obserwowano nawet gorsze wyniki w poczuciu dominacji niż w przypadku puz neutralnych, ale temat świetnie się monetyzuje. Wystąpienia na TEDzie o pozach mocy obejrzano łącznie kilkadziesiąt milionów razy, książki na ten temat sprzedają się w najlepsze, a internet zalewany jest informacjami, które jedynie sprawiają wrażenie naukowych. Inaczej mówiąc, z fake it till you make it zostaje tylko fake i tym w istocie jest wiele porad od ekspertów mowy ciała. Teatrem odgrywania pewnych siebie osób przez osoby, które niekoniecznie faktycznie są pewne siebie. Na dłuższą metę to jest po prostu męczące i sztuczne i umówmy się, możliwe do odczytania przez innych ludzi. Bo hej, wracając do wstępu, mamy za sobą miliony lat ewolucji. Ile można widywać te same patenty dla marketingowców z podręczników sprzed kilku dekad i liczyć, że ludzie się nie pokapują? Szybki test osobowości, czy jesteś typem alfa, beta czy sigma? Nie!